Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnej zamkowej gawędzie historycznej. Tym razem gawędzie, która będzie poświęcona przeszłości historiograficznej Pomorza Zachodniego, bo będę chciał Państwu powiedzieć, jak to się stało, że Pomorze weszło do gry. To jest taki kolokwializm, ale chodzi o to, abyśmy mogli zastanowić się i zobaczyć, jak zmienia się miejsce Pomorza Zachodniego, tej naszej krainy, w której mieszkamy, w polskiej historiografii w pierwszej połowie wieku XX. Jest to fascynująca podróż, kiedy kraina początkowo zupełnie nieznana, nagle staje się dla historyków, a potem także i dla społeczeństwa, krainą interesującą, ciekawą, cały czas inaczej traktowaną niż inne krainy polskie, ale zarazem coraz bliższą dla przeciętnego Polaka. Przed rokiem 1918, tak jak już wspomniałem, Pomorze praktycznie nie miało żadnego miejsca, jeżeli chodzi o świadomość historyczną społeczeństwa polskiego. Jeżeli myślano o krainach, które były polskie, to myślano o tych ziemiach, które były w granicach państwa polskiego do roku 1772, czyli do rozbiorów. Ewentualnie Śląsk się pojawiał, szczególnie pod koniec wieku XIX, w czasie walki o polskość tej krainy. To w polskich gazetach, w różnych zaborach na temat tego Śląska jako historycznej polskiej krainy pisano. Podobnie rzecz się miała, jeżeli byśmy spojrzeli na świadomość i postulaty polityków, szczególnie obozu endeckiego, który zajmował się właśnie granicą zachodnią, gdzie w zasadzie granice rozbiorowe plus Górny Śląsk, plus ewentualnie część Prus Wschodnich, to były te ziemie, które wchodziły do pewnej orbity zainteresowań polskich polityków. Ta nieobecność Pomorza Zachodniego w polskiej świadomości dobrze obrazuje historia, anegdota, prawdziwa historia, także może nie anegdota, którą opowiedział nam Gerard Labuda. Kiedy będąc jeszcze studentem w roku 1937 chciał napisać artykuł poświęcony rocznicy, 300. rocznicy śmierci Bogusława XIV, ostatniego z Gryfitów, na nim ta dynastia wymarła, szukał w bibliografii polskich prac artykułów, prac, do których mógłby się odwołać. Okazało się, że w tej bibliografii w roku 1937 jest tylko jedna praca, wydana w połowie XIX wieku. To obrazuje ten właśnie brak obecności Pomorza Zachodniego w polskiej świadomości historycznej. Czy ten obraz zmienia się w momencie, kiedy Polska powstaje? Niewątpliwie lata 1917, 18, 19 jest to czas, kiedy na temat zachodniej granicy dużo się mówi, dużo się dyskutuje, a takim elementem chyba, który najbardziej to obrazuje, jest słynny atlas profesora Eugeniusza Romera, wydany w roku 1916, a teraz atlas geograficzno-etnograficzny, w którym on przedstawiał granice polskie w ujęciu historycznym, a także współczesny obszar zasiedlania ziem polskich przez właśnie polski żywioł. Notabene ten atlas później był wykorzystywany przez polską delegację pod przywództwem Padajewskiego i Dmowskiego podczas konferencji w Paryżu, która kończyła I wojnę światową. W tym atlasie nie ma Pomorza Zachodniego jako typowej ziemi polskiej, a w zasadzie poza granice przedrozbiorowe Romer wychodzi tylko w kontekście właśnie Śląska, górnego brzegu Odry. Analizując publikacje, które wtedy właśnie wyszły u zarania polskiej niepodległości, w zasadzie spotykamy tylko jedną pracę, w której autor wyraźnie odnosiłby się do Pomorza Zachodniego, który miałby się znaleźć teraz w polskich granicach. To Mściwoj Łachoda, to pseudonim, tak naprawdę autorem tej pracy, tytułem jej jest Zachodnia granica Polski, to Bolesław Jakimiak, wydana początkowo w roku 17, później tutaj Państwo macie stronę tytułową drugiego wydania, wydanego w roku 18, mówiła wyraźnie, że granicą państwa polskiego winna być Dolna Odra, aczkolwiek Szczecin, położony głównie na lewym brzegu Odry, miał być oddany w ręce, pozostawić w rękach państwa pruskiego. Poglądy Łachody nie przebiły się. Nie stały się one ani elementem jakiejś szerszej dyskusji zaraz po odzyskaniu niepodległości, ani też nie weszły do kanonu poglądów dotyczących granicy, czy też państwa polskiego, które reprezentowały różne partie polityczne ówczesnej sceny politycznej. Także i endecja, która już powiedziałem, najbardziej zainteresowana była właśnie tym obszarem zachodnim. To jest bardzo interesujące, bo jeżeli byśmy dokonali analizy wykształcenia tej części społeczeństwa, która mogłaby się interesować przeszłością i teraźniejszością Pomorza Zachodniego, to musimy dostrzec, że dosyć sporo
Polaków, Kaszubów, studiowało na polskim, ale i pomorskim Uniwersytecie w Greifswaldzie. W roku 1870 23% wszystkich studentów na wydziale filologicznym, czyli filozoficznym, czyli no, można powiedzieć naukach humanistycznych, to byli Polacy. Polacy, Kaszubi, ludzie mówiący językiem polskim, mający polskie korzenie. W latach 1886-1919 w Greifswaldzie obroniono 92 polskie doktoraty. Bardzo dużo, to jest trzecie miejsce w całej ówczesnej Rzeszy, aczkolwiek no, tych z humanistyki było 8. Mimo to te osoby, które studiowały w Greifswaldzie, poza grupą, małą grupą Kaszubów, którzy tutaj tą przeszłością się interesowali, no, nie byli w jakiś sposób ambasadorami przeszłości właśnie tej ziemi nad Dolną Odrą. Braki kadrowe, braki ludzi wykształconych, które mogliby się właśnie zająć tymi polskimi kresami zachodnimi, zaowocowały też tym, że dosyć szybko po powstaniu II Rzeczpospolitej, bo już w roku 1919 został otwarty Uniwersytet Poznański. Uniwersytet Poznański, nazywany wtedy Wszechnicą Piastowską, miał być uczelnią wyższą, pierwszą uczelnią wyższą w byłym zaborze pruskim, polską uczelnią wyższą w byłym zaborze pruskim, która miałaby podjąć dyskusję z nauką niemiecką, także na temat historii. Dyskusję z nauką niemiecką, która no, wkrótce będzie nazwana jako Ostforschung, czyli badania wschodnie. Badania, które miały udowodnić, że na wschodzie, czyli między innymi na terytorium państwa polskiego, specjalne miejsce w historii tych ziem mają Niemcy, jako ci, którzy są nosicielami kultury, jako ci, którzy rozwijali te ziemie, wpływali pozytywnie na ich kształt, a w związku z tym no, coś, co wydarzyło się w Wersalu, czyli właśnie obcięcie między innymi Wielkopolski z terytorium Rzeszy, było błędem, bo tylko obecność wschodnich terenów Niemiec w terytorium właśnie Rzeszy byłoby gwarancją dobrego rozwoju tych ziem. Z tym mieli polemizować historycy Uniwersytetu Poznańskiego. Szczególne miejsce wydaje się od początku dla nich było przeznaczone, bo chociażby wykład inauguracyjny w roku 1919 tym autorem tego wykładu był profesor Kazimierz Tymieniecki. To jest zdjęcie z późniejszego okresu, w którym mówił o historii polskich szkół wyższych, polskich uniwersytetów i no, wokół niego budowała się ta pierwsza generacja historyków, którzy zajmowali się ziemiami zachodnimi. Ale oprócz historyków należy wymienić archeologów na czele z profesorem Józefem Kostrzewskim, uczniem słynnego niemieckiego profesora Kossiny, niechętnego wobec słowiańszczyzny i Polaków, ale będąc jego uczniem, on między innymi Kostrzewski odkrył biskupin, pierwszy tam kopał, no i próbował udowodnić to, że kultura łużycka, która znajdowała się na terenie biskupina, była to kultura słowiańska. Dzisiaj my już, polska nauka takich tez nie stawia, ale to są właśnie te przykłady budowania pewnych tez, teorii, które miały zatrzymać te bardzo ofensywne działania nauki niemieckiej. Można wymienić geografów skupionych wokół Stanisława Pawłowskiego, który był uczniem Eugeniusza Romera, który uważał właśnie, że Górna Odra, Warta to są typowe ziemie polskie, że jakiekolwiek pretensje niemieckie związane z rewizjonizmem wobec traktatu wersalskiego są absolutnie niezasłużone. Do tej listy dołączyłbym jeszcze jedną osobę, językoznawcę, historyka, onomastę księdza Stanisława Koziorowskiego. To jest znowu zdjęcie wcześniejsze, zanim jeszcze został profesorem Uniwersytetu Poznańskiego. Ta czwórka, można powiedzieć, jest podstawą naukową pod polskie badania nazwane polską myślą zachodnią. Polska myśl zachodnia ma swoje elementy związane z działalnością polityczną, propagandową, ale także naukową. To ci naukowcy. Oni uznali, że będą starali się udowodnić słowiańskość ziem polskich, będą starali się pokazać właśnie, gdzie ci Słowianie w przeszłości sięgali i jak błędna jest nauka niemiecka, na przykład w tym, że uważa, że Mieszko I ma pochodzenie nordyckie, podobnie jak słynny Ruryk z Rusi Kijowskiej. Oni byli założycielami, można powiedzieć, tej naukowej części polskiej myśli zachodniej. Oni kształcili kolejną generację historyków, onomastów, geografów, którzy później w latach 30., o czym za chwileczkę, będą się tym problemem zajmowali. Czy zajmowali się ci tutaj badacze problematyką Pomorza Zachodniego? W niewielkim stopniu. Chyba największe osiągnięcie tej grupy
jest autorstwa właśnie księdza Stanisława Koziorowskiego. Wstęp napisał do jego atlasu geograficznego Słowiańszczyzny Zachodniej profesor Pawłowski, gdyż Koziorowski do połowy lat 30. opracował wydawnictwo niezwykłe, kilkutomowy właśnie atlas, który Państwo widzicie, to jest stronę tytułową zeszytu pierwszego, który odkrywał nazwy geograficzne w ich brzmieniu według Koziorowskiego pierwotnym. Jakbyśmy, proszę Państwa, zerknęli na powiększony fragment właśnie tego atlasu, zobaczycie Państwo Szczecin i jego okolice, to w zasadzie większość nas, które tu widzimy, są nazwami, którymi my się posługujemy. Już nie mówię o że Szczecin, bo to jest oczywiste, ale proszę Państwa, Niebuszewo, Warszewo, Osowo, Wąwolnica, Dobra, może nie Wilczkowo, ale Wołczkowo, ale są to, proszę Państwa, nazwy, które do ciebie obowiązują. To jest wielki wkład tej właśnie pierwszej generacji polskiej myśli zachodniej, generacji księdza Koziorowskiego w to, że dzisiaj, prawda, my mówiąc o miasteczkach, wsiach, w których na Pomorzu Zachodnim żyjemy, mówimy o ich polskich nazwach i nie są to nazwy w większości sztuczne, stworzone po roku 45. Koziorowski, badając historię tych nazw, on odkrywał nazwy słowiańskie, on pokazywał, jak wyglądała historia właśnie danych miejscowości, a w związku z tym, jak ewoluowała nazwa, że to raczej przyjście Niemców, Germanów spowodowało, że niektóre z tych nazw inaczej się wymawiało, a te, które on odkrył, miały być nazwami pierwotnymi. Druga generacja poznańskich badaczy myśli zachodnich związanych jest przede wszystkim z osobą profesora Zygmunta Wojciechowskiego, pochodzącego z Lwowa, ale całą swoją karierę Zygmunt Wojciechowski odbył w Poznaniu. On jest autorem chyba pierwszej koncepcji, która w sposób naukowy próbowała pokazać, że ziemie nad Dolną Odrą, czyli Pomorze Zachodnie, są immanentnie związane z terytorium państwa polskiego. Koncepcja ziem macierzystych polskich autora profesora Wojciechowskiego powstała w połowie lat 30. Kilka publikacji wtedy profesor temu tematowi poświęcił i zrobiły się one głośne. Wokół nich zrobiła się dosyć duża dyskusja w środowisku właśnie historyków Polski międzywojennej, no, którzy zastanawiali się, czy profesor Wojciechowski ma rację. Gdyż można powiedzieć, że jego koncepcja trochę przeczyła jakby wyobrażeniom o przyszłości Polski, bo koncepcja ziem macierzystych zakładała, że pomiędzy Bugiem a Odrą są to te ziemie, na których Polska powstała i te najlepsze ziemie związane z rozwojem państwa polskiego. W te badania Wojciechowskiego wpisywali się także inni badacze, archeolodzy, właśnie onomaści, a i pewną ciekawą reminiscencją ich badań jest to, że w roku 1935 odbyli naukową wycieczkę na Wolin, gdzie niemieccy archeolodzy Otto Kunkel i jego współpracownicy badali przeszłość archeologiczną właśnie Wolina. To jest bardzo ciekawe spotkanie, świetny tekst na ten temat napisał pan doktor Migdalski, w którym odsłania kulisy całej tej wycieczki. To pokazuje to zainteresowanie, no ale zarazem odwołajmy się do wcześniej zacytowanego fragmentu wspomnień profesora Labudy. Rok 1937, a profesor Labuda mówi o jednej pracy w języku polskim, która dotyczy przeszłości Pomorza Zachodniego, Pomorza Szczecińskiego. Czyli możemy powiedzieć, że ta koncepcja była interesująca, ale ona nie przełożyła się w szybki sposób na to, aby takie prace powstały. Chciał się wzorować Wojciechowski na pracach poświęconych innym regionom, szczególnie historii Śląska, bo wtedy, właśnie w końcu lat 30. polska nauka wydała dzieło niezwykłe, historię Śląska, pierwszą syntezę tych ziem, wyprzedzając tutaj naukę niemiecką, ponieważ to Pomorze było zapóźnione, jeżeli chodzi o badania historyczne, no to takich prac wtedy absolutnie nie mogło podjąć. Czy koncepcja ziem macierzystych przełożyła się na to, jak Polacy wyobrażali sobie przyszłość i czy zakładała ona, że kiedyś Pomorze Zachodnie, Szczecin stanie się Polski? Pozwólcie Państwo, że tutaj przeczytam fragment wspomnień profesora Kostrzewskiego, który do tego właśnie się odnosi. Czy rację mają ci wszyscy, którzy uważają, że w skrytych zakamarkach naszych serc pielęgnowaliśmy już przed wojną myśl o rewindykacjach terytorialnych na miarę imperialistyczną? Chyba nie. Zajmowaliśmy się tą problematyką nie z myślą o odzyskaniu ziem sięgających po Odrę i Nysę. Bo przecież nikt przed wojną wierzyć nie mógł w to, ale jako fragmentem naszych tysiącletnich dziejów. Aczkolwiek badania
naukowców poznańskich miały swoje odbicie w świecie polityki. Proszę Państwa, to lata 30., kiedy środowisko endecji opozycyjne wobec rządzących wtedy w Polsce, sanacji, to ona podnosi właśnie pewne hasła związane z tym, że granica polska sięga, granica słowiańska, granica polska sięgała kiedyś dalej na zachód niż to osiągnięto w roku 1919, niż wynikałoby to z traktatu wersalskiego. Pokazywano podobne plakaty mówiące o tym właśnie, że kiedyś sięgaliśmy aż za Odę. Istniał Związek Polaków w Niemczech, który pod tym symbolem rodła także skupiał właśnie tych, którzy mieszkali w Szczecinie, mieszkali we Wrocławiu, mieszkali także w innych częściach Niemiec. Wydaje się, że takim chyba najgłośniejszym sukcesem związanym z odkryciem jakby na nowo Pomorza Zachodniego jest reportaż, który ukazał się dwukrotnie przed wybuchem wojny. Pierwsze wydanie w roku 1938, a potem drugie w roku 1939. Reportaż Józefa Kisielewskiego na temat przeszłości przede wszystkim Pomorza. Ziemia gromadzi prochy. Jak Kisielewski pisał, pierwotnie miał być to po prostu reportaż o Niemcach, Niemczech z końca lat 30. Ale podróżując po Pomorzu, on zaczął odkrywać słowiańskość tych ziem. Czasami przesadza, czasami jest to napisane z takim, można powiedzieć, chcieństwem terytorialnym, ale jest to bardzo ciekawa książka. Na tyle źle i niebezpiecznie oceniana w Niemczech, że kiedy we wrześniu 1939 roku została Polska zajęta przez wojska niemieckie, to drugi nakład właśnie książki Kisielewskiego został zniszczony. Został zniszczony i nie miał być, prawda, dopuszczony do jakiegokolwiek obiegu. Rok 1939, początek II wojny światowej, zajęcie Polski i przekształcenia terytorialne, które dokonują Niemcy na ziemiach polskich, włączając właśnie te obszary położone na wschód i północ od generalnego gubernatorstwa w granice swojego państwa, to złamało pewne tabu wersalskie związane z granicą. Wydaje się, że działania niemieckie plus bezprzykładny terror, także a może przede wszystkim wymierzony w środowiska inteligenckie, spowodowało to, że badacze myśli zachodniej wyzbyli się swych uprzedzeń związanych z ewentualnym myśleniem o zmianach granicznych. To jest niesamowite, ale w momencie największej klęski, na przełomie września i października 1939 roku, w Poznaniu, już wtedy okupowanym przez Niemców, spotyka się właśnie grupa przyjaciół profesora Wojciechowskiego i zaczynają myśleć o tym, co będzie po wojnie. Jeszcze nie skończyła się tak zwana kampania wrześniowa, jeszcze pod Kockiem generał Klebek walczy, a oni już myślą, co będzie po wojnie zwycięskiej dla Polski. Jakie ziemie będziemy chcieli tytułem właśnie niemieckich zaborów teraz odebrać, bo Niemcy, łamiąc tabu wersalskie, spowodowały to, że i podobne myślenie pojawiło się po stronie Polski. Było to myślenie reprezentowane głównie przez organizację Ojczyzna, założoną właśnie w końcu września 1939 roku w Poznaniu. Organizację, która ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o badania poświęcone właśnie polskim kresom zachodnim, tym położonym na zachód i północ od granic II Rzeczpospolitej. W czasie okupacji, w niezwykle trudnych czasach, tak jak powiedziałem, w czasach, kiedy groziła wszystkim im śmierć, bo chociażby takie hasło jak akcja AB, Sonderaktion Krakau, Fort VII Poznania, to wszystkim nam, prawda, przypomina i symbolizuje to okrucieństwo okupacji niemieckiej. Mimo tego oni podjęli działania, które miały przygotować przyszłe państwo polskie do tego, aby te ziemię przejąć. Powstało Biuro Zachodnie, Sekcja Zachodnia, a w końcu profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, którzy byli wysiedleni z Poznania, w Warszawie założyli Uniwersytet Ziem Zachodnich, który miał tworzyć kadry dla obejmowania nowych polskich ziem, tak zwanych ziem powracających, bo tak mówiono o Dolnym Śląsku, tak mówiono o Prusach Wschodnich, o ziemi lubuskiej czy o Pomorzu Zachodnim, bo to te ziemie miały teraz powrócić. Nie stały się polskie w roku 18, 19, miały stać się po zakończonej wojnie. Ten niezwykły wysiłek, proszę Państwa, przypominam, są to warunki okupacji. Spowodował to, że z warsztatów właśnie polskich badaczy zaczęły wychodzić książki drukowane w podziemiu, które były zbiorem kompendium informacji o właśnie ziemiach powracających. Jako przykład, proszę Państwa, może to nie jest zbyt czytelne, ale to jest właśnie wydanie z roku 1942 z Warszawy, wydawnictwo podziemne, zatytułowane Ziemie powracające, obraz geograficzno-gospodarczy. Jest to drugi tom poświęcony m.in. Pomorzu Zachodniemu, który
oprócz opisania sytuacji gospodarczej, transportowej, ta mapa, która jest tylko przykładem, proszę Państwa, zawiera także krótki rys historyczny tych ziem. Dużo krótszy niż inne tomy poświęcone innym ziemiom, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj, proszę Państwa, tych badań na temat Pomorza Zachodniego cały czas jeszcze nie było. One były prowadzone. Były prowadzone w Warszawie, ale wiemy wszyscy, że sierpień, wrzesień 1944 roku jest to powstanie warszawskie, no, które nie tylko na ludziach, ale także na rękopisach skończyło się w sposób tragiczny. Środowisko skupione wokół ojczyzny szacowało, że z pożogi Powstania Warszawskiego wyszło nieuszkodzonych około 5% wszystkich rękopisów. 5%. Reszta została spalona, zniszczona. Reszta była z mozołem odtwarzana po wojnie. Chociaż no, było to niezwykle, niezwykle trudne. W lutym 1945 roku środowisko ojczyzny, do tej pory związane z Polskim Państwem Podziemnym, dokonuje niezwykłej wolty. Wojciechowski zgłasza się do Słupki Morawskiego, do rządu lubelskiego i oferuje swoje usługi jako profesor, jako znawca ziem zachodnich, jako ten, który będzie mógł wyjaśnić, pokazać tym, którzy realnie przejmą władzę w Polsce po roku, po II wojnie światowej, właśnie jakie te ziemie są ważne dla przyszłej Polski. Tutaj pokazuje przegląd zachodni, miesięcznik, który wychodzi od 1945 roku, właśnie emanacja Instytutu Zachodniego, bo taki instytut powstał właśnie na początku w Milanówku, a po wyzwoleniu Poznania do Poznania został przeniesiony. Inne miejsce, które także rozwijają się badania zachodnie, to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, założony już w sierpniu 1945 roku. Przed wojną były już plany, żeby w Toruniu powstała tak zwana Wszechnica Pomorska, czyli uniwersytet nastawiony właśnie na między innymi przeszłość i teraźniejszość Pomorza. Po II wojnie światowej udało się to uczynić. To tam, pod opieką tych dwóch instytucji, rozwija się polskie pomorzoznawstwo po II wojnie światowej. To pomorzoznawstwo jest wspierane przez państwo polskie, rządzone przez komunistów, bo elementy związane właśnie z utrwaleniem polskiej granicy zachodniej były jednymi z niewielu elementów, które mogły legitymizować władzę komunistów, były jednymi z niewielu elementów, które mogły powodować, że ta władza znajdzie tutaj wspólny język ze społeczeństwem. Budowa polskiego pomorzoznawstwa w drugiej połowie lat 40. XX wieku jest oczywiście też osadzone w pewnym kontekście historycznym związanym z ówczesną Polską. Tak jak ówczesna Polska stopniowo jest podporządkowana władzy komunistów coraz bardziej, tak też i polskie pomorzoznawstwo, polska nauka, polska historia jest stopniowo podporządkowana polityce PZPR, wcześniej PPR, w tym szczególnie polityce niemieckiej, bo pomorzoznawstwo jest elementem tej polityki. Kiedy pojawiają się symptomy zbliżenia z Niemcami wschodnimi, w których też rządzą komuniści, to pojawia się presja, aby o Niemcach nie pisać tak do końca źle, bo przecież tutaj komuniści niemieccy są dla nas bliscy. Podobnie pomorzoznawstwo podlega wpływom materializmu historycznego. Nowej ideologii, która ma być teraz wprowadzana, ma być teraz promowana, ma być tą ideologią, która owładnie na wzór Związku Radzieckiego także i naukę historyczną. Świetny cytat, jeżeli Państwo pozwolicie, który pokazywał, jak to było trudne, związany z siódmym powszechnym zjazdem historyków Polski, który miał miejsce w roku 1948 we Wrocławiu. To Państwo widzicie zdjęcie z tego zjazdu. Po prawej stronie profesor Tymieniecki, a w samym środku pani profesor Gąsiorowska, która była świetnym badaczem, ale była też ewidentną komunistką. Byli na tym zjeździe także delegaci radzieccy. Jak oni go wspominali? My, delegaci radzieccy, na tym zjeździe czuliśmy się dość niezręcznie. Czuliśmy, że znajdujemy się w dość niezręcznej sytuacji, dlatego że nie mogliśmy przecież my, goście, pierwsi radzieccy historycy, którzy przyjechali do Polski, występować przeciwko niemal każdemu referatowi. Tak my nie mogliśmy tego zrobić. Trudno nam było wystąpić przeciwko referatowi Zygmunta Wojciechowskiego, który poświęcił cały swój wykład pierwszym królom polskim walczącym z Niemcami, chociaż występował nie tylko z nacjonalistycznych, ale i otwarcie katolickich pozycji. Nie wiedzieliśmy, jak mamy się zachować. Nie mogliśmy przecież wstać, wejść na trybunę i powiedzieć: towarzysze, Boga nie ma. A w rzeczywistości przed takim problemem staliśmy. Ten smaczny cytat znalazł pan profesor
pan profesor Romek, który pisał o historiografii polskiej powojennej, ona pokazuje właśnie, że wprowadzenie materializmu, podporządkowanie nauki historycznej władzy, to był proces, który trwał. Jednocześnie wtedy, proszę Państwa, w drugiej połowie lat 40. powstawały koncepcje, które miały mówić o tym, jak będzie badana przeszłość Pomorza Zachodniego. Pierwsza konferencja temu poświęcona miała miejsce już 13 kwietnia 1945 roku w Poznaniu, tu z inspiracji Aleksandra Kaczochy-Józefskiego, pierwszego pełnomocnika rządu na okręg Pomorze Zachodnie. To on właśnie poprosił naukowców, aby ci zastanowili się, jak będą badali Pomorze Zachodnie. Tacy naukowcy jak Wojciechowski, Kostrzewski, Rudnicki, Tymienicki, Gluck, Labuda, to oni spotkali się wtedy w Poznaniu i oni wtedy postanowili, że pierwszoplanowy elementem ich pracy będzie polonizacja nazw. Sam Gerhard Labuda, no, najwybitniejszy pomorzoznawca w historii Polski, pisał, wspominał w zasadzie ten fakt, odnosząc się do właśnie wydarzeń z tym związanych. Moja ścieżka szczecińska wiąże się bezpośrednio ze złożoną wiele lat temu obietnicą. My w Poznaniu wiosną 1945 roku zostaliśmy poproszeni przez ówczesnego prezydenta Szczecina, profesora Piotra Zarembę, o wsparcie w wpływie naukowego zagospodarowania Szczecina. Może to podczas tego, między innymi wiecu z maja 1945 roku z Poznania, Zaręba właśnie wzywał, aby przyjeżdżali do Szczecina naukowcy, aby zajmowali się historią Pomorza Zachodniego, aby no, zaludniali naukowo tą właśnie ziemię. We wrześniu 1945 roku w Szczecinie miał miejsce pierwszy zjazd onomastyczny, który właśnie, na którym między innymi był obecny ksiądz Koziorowski i jego atlas pokazywany stał się podstawą do polonizacji nazw, do przyjmowania nazw, które urzędowo będą w Polsce obowiązywać, będą dotyczyły ziem, między innymi Pomorza Zachodniego. W lipcu 1945 roku powstała Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, która łączyła świat nauki ze światem władzy. Tak jak mówiłem, przenikające się te światy w kontekście pomorzoznawstwa, w kontekście ziem zachodnich, no były elementem, który z jednej strony pozwalał naukowcom na funkcjonowanie, na badania, z drugiej strony był tym elementem, który legitymizował nową władzę wobec Polaków. Szczególnie czwarta sesja tej Rady Naukowej z grudnia 1946 roku poświęcona była, cytuję, zagadnieniom nauk historycznych w procesie zespolenia dziejowego ziem odzyskanych. To wtedy uznano, że należy stworzyć wspólną periodyzację dla wszystkich ziem północnych i zachodnich, tak zwanych ziem odzyskanych i spróbować budować pewne konstrukcje historyczne, pewne opisy historyczne, które pokazywałyby, jak te ziemie były systematycznie zajmowane przez Brandenburgię, Prusy, przez właśnie żywioł niemiecki w ramach tak zwanego Drang nach Osten. Pierwszy zjazd pomorzoznawczy grudzień 1946 roku odbyty w Bydgoszczy nie zajmował się Pomorzem Zachodnim. Skupiono tam się bardziej na Pomorzu Gdańskim. Dopiero pierwszy ogólnopolski zjazd historyków Pomorza i Prus z lutego 1947 roku był zjazdem, gdzie problematyka Pomorza Zachodniego wybrzmiała bardzo mocno. Można powiedzieć, że to był zjazd, który przyjął koncepcję badawczą młodego naukowca, Gerharda Labudy, wtedy jeszcze doktora. W tym samym roku opublikował Gerhard Labuda swoją książkę Wielkie Pomorze w dziejach Polski, kiedy uznano, że należy spojrzeć na Pomorze zupełnie inaczej niż robiła to nauka niemiecka. Nauka niemiecka patrzyła z perspektywy Landesgeschichte, czyli nauki poszczególnych krajów, księstwa pomorskiego, Pomerelen, czyli Prus zachodnich, Prus wschodnich, a Labuda miał pomysł, aby spojrzeć na Pomorze przekrojowo, od Pomorza Przedniego, czyli można być od Stralsundu aż po Kłajpedę, gdyż dla Labudy częścią Pomorza to były także nasza Warmia i Mazury, po niemiecku Prusy Wschodnie, które Labuda nazywał Pomorzem Mazowieckim. Nie przyjęła się ta nazwa, przyjęła się nazwa Warmia i Mazury. W ramach tej koncepcji także i ziemia lubuska, czyli dawna Marchia Wschodnia, część Brandenburgii, miała być włączona do badania przeszłości Pomorza. Była to nowoczesna koncepcja, gdyż zakładano, że będzie badane Pomorze nie tylko z punktu widzenia dziejów politycznych czy wojskowych, ale będą badane różne aspekty dziejów tej krainy.
także te społeczne, także te gospodarcze, co było już jakimś wpływem właśnie materializmu historycznego, aczkolwiek w tym wymiarze badawczym bardzo, bardzo ważne, bardzo interesujące. Zakładano także, że będzie badana przeszłość Pomorza niezależnie od tego, do kogo należała. Nie chciano pójść tropem tutaj nauki niemieckiej, podkreślano to wtedy, że ta nauka oddała się nacjonalizmowi i badała głównie wątki niemieckie. Polska nauka miała zająć się oczywiście wątkami polskimi. To było pierwsze, najważniejsze, to było na pierwszym planie, gdyż miano pokazać nowym osiedleńcom na tych ziemiach, że oni tu nie przyszli, oni tu wrócili. Znamy te słynne hasło, mówiąc o tym, że to są dawne polskie ziemie, czyli wątki polskie ze średniowiecza miały być pierwszoplanowe, ale później także czasy nowożytne, wiek XIX, początek wieku XX, czas, kiedy Pomorze bardzo mocno się zmienia. Druga konferencja historyków Pomorza z kwietnia 1948 roku, która odbyła się w Szczecinie, była konferencją, która, można powiedzieć, ten plan przyjęła. Wtedy zaczęto myśleć o tym, aby zacząć przygotowania do budowy wielkiej syntezy historii Pomorza, która zacznie powstawać 20 lat później, pod koniec lat 60. Czemu tak późno? Czemu aż 20 lat musieli czekać czytelnicy do końca lat 60., do początku lat 70., żeby poznać historię Pomorza, a przynajmniej jej pierwsze tomy? No bo to, co powiedziałem wcześniej, badań polskich na ten temat wcześniej nie było. My dopiero po wojnie te badania, można powiedzieć, rozpoczynaliśmy. Bardzo ciekawie, inaczej niż Niemcy, angażując to także różne inne nauki. Druga rzecz. Początek lat 50. to jest mocne tchnienie stalinizmu w polską naukę, także w naukę historyczną. Jest to czas, kiedy nauka ma przypominać naukę radziecką, a wszelkie regionalizmy nie są dobrze postrzegane. Wspomniana książka Wielkie Pomorze w dziejach Polski Gerarda Labudy została wtedy wycofana z bibliotek, bo była nieprawomyślna. W ogóle koncepcja Pomorza Wielkiego została zatarta, mówiono po prostu o historii Pomorza. Różne instytucje, które miały zajmować się historią Pomorza, historią ziem odzyskanych, jak Instytut Mazurski czy Instytut Śląski, zlikwidowano. Instytut Bałtycki włączono do Instytutu Zachodniego, a była koncepcja w połowie lat 50., żeby zlikwidować Instytut Zachodni. Koniec stalinizmu, połowa lat 50. spowodował to, że do planów badawczych poświęconych Pomorzu wrócono w Polsce. Ale to jest już historia na zupełnie inne spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję.